Witaj, Rzymaszki, z tej strony Karol, w kolejnym odcinku z Penny's Big Breakaway, nowej platformówki, którą możecie kupić na Steamie. Oraz mówię, że po pierwszym odcinku bardzo dobrze się gra na kontrolerze, więc jeżeli macie kontroler, to ewidentnie to jest dobra gra. Jeszcze zobaczymy, czy opłaca się, dlatego że jest droga. Ale w takim razie kontynuujmy to, co ostatnio zaczęliśmy. What the heck? Co to jest? Dobra, tego nie było w samouczku. O, masz się los! Nie! Odejdźcie ode mnie! Odejdźcie! Pomioty szatana! Okej, to... Ej. Dobra, pomioty szatana odeszły. W takim razie będziemy kontynuować. Gra jest dosyć szybka, więc... Więc dopiero co zacząłem odcinek, a już tutaj coś się dzieje. Dobra, tam coś mamy. Pytanie jest, czy możemy tam... Tam możemy pójść? Nie, mamy wybór. Trochę mnie denerwuje bardzo ten... Bardzo mnie denerwuje ten... Nie pingwin, tylko... jak tam skaczemy. Ja chcę... O! Okej. Chodzi o to, że mamy tutaj wall jumpy. Chciałem to wykorzystać, tylko że teraz mamy tam... Jak możemy się tam dostać? Realnie, czy to... przyszłość? Znaczy się, te punkty nie są aż takie ważne, tych... specjalne. Bardziej mi chodzi o to, żeby pomagać tamtym gościom, ale może jeżeli użyjemy tej windy, to może uda nam się coś zdobyć. O, okej. Niestety te windy mają bardzo mały cooldown, więc jak już mamy się coś robić, to musimy szybko. Okej, jeżeli chodzi o to, to nie naprawdę daleko można pójść, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, tylko ja pamiętam, że albo trzeba być dokładnym, jeżeli chodzi o odległość, albo trzeba być jednak uznać, że to jednak trochę daleko jest. Okej. Coś tutaj mamy? A, tak, mamy coś tutaj i takie, no w sumie pokazuje, że coś tutaj mamy, no tak, nic tutaj nie jest. Chcę ustawić to, tylko... Okej, już się nieco zorientowałem, jak to działa. Ale nadal, jeżeli będzie pokazywało nam na tamtym miejscu, to ja będę grać, ponieważ inaczej to nie będzie. Okej, czyli mamy dla ciebie zniszczyć te wszystkie beczki. Okej. No. W sumie jedyne, co robię, to dlatego, że jestem bardzo... narcystyczną osobą i chcę, żeby jak najwięcej osób nie oglądał na samym końcu. A tak serio, to po prostu chcę po prostu jak najwięcej misji wykonać. Jeżeli będę wykonywać więcej misji na tych... Coś się zepsuł dźwięk. Na tych grach różnych to... To wtedy po prostu będziecie mogli zobaczyć nieco więcej, jeżeli chodzi o samą grę. Więc to też... jest jednym z moich celów. Okej. Dziękujemy za przycisk. Okej, co to jest? Tak, to jest jedna z tych mechanik w grze, która była pokazywana. I tych pingwinów jest sporo. Okej. Zostaw mnie! Zostaw! I one mogą skakać. Okej. O, i mamy na... Możemy tam pójść. Okej. Nie! Ten pingwin został przyczepiony do ściany! Odejdź. Ja chcę tylko wskoczyć tu. Ten pingwin był przy ścianie, nie wiem, czy widzieliście to. Dobra, możemy się tutaj dostać. Wiadomo, że mogliśmy się w sumie także dostać wcześniej. Już wiem nieco, jak polega to sterowanie,
ale jak sami widzicie, to nie jest aż takie łatwe. Okej, co chcesz, koleżko? Can you take this note to my boss? Okej. I zgaduję, że przez to nie będziemy mogli korzystać z ziblinki. Dobra. Ej, to może... Nie! Okej, myślę, że tego gra nie przewidziała. Ja nie mogę z tego wyjść! Ja tylko czekam teraz, bo chcę zobaczyć, co się stanie, jak wyjdziemy z tego. Zgaduję, że jesteśmy na tym... daszku, czy coś. Który tam był. Dobra, i co teraz zrobi? Gra? Puść nas, okej. Nie, to było śmieszne. O nie, jesteśmy tak daleko? Dobra, przynajmniej większość pingwinów się pozbyliśmy. Dobra. Chciałem pójść na dół, żeby najpierw zobaczyć, czy coś tutaj jest. Nie. Ej, pokazuje, że jakbyśmy tam tego gościa nie zrobili. No niby mamy twoje zrobione, mamy ciebie. No... Mówię, gra nie jest jeszcze idealna. Ale było nawet śmiesznie. Okej. W takim razie szybko tutaj przejdziemy. No, jeżeli ktoś jest bardzo zręczny na platformówkach, nie ja, to wtedy może sobie nawet coś porobić na tym. Okej, dobra, i teraz możemy się zająć tym gościem. Ważne, żebyśmy nie spadli jak ostatnio. Okej. Gdzie jest twój szef? Musisz! To notatka! Nie, ja myślę, że oni to zostawili specjalnie. Okej, masz swoją notatkę. I co teraz możemy zrobić? Coś tutaj mam? Jakiś punktik? Nie. Możemy korzystać z tej linki. Nie! Uch! Mówię, ta linka to jest najgorsza rzecz na świecie. Ona czasami łapie, czasami nie. Okej, mamy coś tutaj od was? Nie mamy. Okej. No. Musimy być naprawdę bardzo blisko, żeby to nam odpaliło. O, nie! Pingwiny! Miot szantana. Dobra. Udało nam się i czy coś tutaj... Nie! Kolejne! Okej. Wykorzystajmy to, może to będzie. Okej. Dobra, już nie będzie. Nie! One wchodzą! Dobra, czy możemy to... Nie! Kolejne! Okej, to jest na punkty. Dobra. O, masz los. To było dosyć ekstremalne. Okej, to już wszystko. Zgaduję, że nawet tych platform nie potrzebujemy zbytnio. Tylko jeżeli ktoś jest upośledzony tak jak ja czasami, to wtedy po prostu może to wykorzystać. Okej. Dobra, ten indykator jest bardzo pomocny. I też by się przydało, żebyśmy wiedzieli, gdzie strzelamy. Okej. Czekaj, co tam było? Może jakieś ważne informacje. Tak. Imperator Eddy to była tylko nazwa sceniczna, ale później wybudowaliśmy mu pałac. Mi się wydaje, że to jest nawet dobra gra do speedrunowania z tego względu, że jest tutaj nawet dużo, jeżeli chodzi o skrótów takich, że typowo można wykorzystać to i nie trzeba aż tak bardzo tego robić. Mamy tam piłkę. Aż mnie zainteresowało.
Nie możemy się przez to przedostać, ale zainteresowało mnie. Mamy deskę. Była tylko deska. Wiecie mi, jeżeli widzicie deskę, musicie skoczyć. Widzicie deskę na statku? Trzeba skoczyć. Dobra, tam są pingwiny. Już wiem, gdzie są pingwiny, a gdzie nie. Na Madagaskarze najbardziej. W ogóle czy to... Zastanawiam się, bo w sumie, jeżeli chodzi o pingwiny z Madagaskaru, to w sumie nic takiego... Najbardziej mnie przeraża to, jak... Najbardziej mnie przeraża to, że jak ich jest dużo, to wtedy jest taki dźwięk takiego dudnienia ziemi. O, okej. Czy możemy tam jakoś przejść? Możemy napakować to. Okej. Nie wiem. O, to jest koniec. O nie, ominęliśmy jednego gościa. Gaduję, że tutaj już nie będzie. Tam mamy jakieś rzeczy, które ewidentnie można byłoby wykorzystać. Ale okej, okay. Ja już widzę, jak to możemy się dostać. Te pingwiny... A nie, nie możemy się dostać. Za daleko. Chodzi o to, że im bardziej wyżej... A nie, możemy... Dobra, jest tutaj. Może tamtego gościa trzeba było... Nie! Dobra, przynajmniej teraz będzie... Teraz mi się uda to. Do dołu, Y, A. To nie było wszystko? Obrót? Nie! Patrzyłem na kolejne, nie zobacz... Bo jak są te obroty, to ja na to bardziej zwracam uwagę. Dobra. Przynajmniej zrobiliśmy... większość rzeczy. No i jeszcze dużo czasu zostało, jeżeli chodzi o to, więc zróbmy sobie kolejny poziom. Te poziomy się zaczynają takie jakby, a nic się wcześniej nie stało, możesz dalej istnieć. No, nikogo to nie powie. O tak, uwielbiamy. Ech, krzywe, dobra. O, okej. Okay. Nice. Czyli jak mamy jakieś specjalne rzeczy, to możemy je uderzać. Okej. No tak, to zgaduję, że to jest taki jakby power-up. Teraz weźmy to. Czas się zemścić na pingwina! W sumie zgaduję, że taki sam efekt byłby, jakbyśmy mieli jojo. Ale jest śmieszny, ponieważ korzystamy z młotka. Okej, okay, czyli też możemy... Dobra, czyli podwójny przycisk to jest ogólnie... Okej, okay, tutaj... Czasami mi się nie włącza, myślę, że to są ograniczenia tego. Okej, okay, chyba nie możemy spać na dół, chociaż... Mamy tam młotek, dobra, bierzemy młotek. Nawet nas nie założyły. No... No w tej grze jest sporo, jeżeli chodzi o możliwości różnych ścieżek. Tak, raczej tam nie będzie tego. Okej. Więc nawet jest ciekawie. Ten duży pingwin. Czy to jest naprawdę coś ważnego? Tak, to jest... To jest coś ważnego, ale dosłownie możemy to pominąć. Tylko ja nie chcę pominąć, ponieważ jak... Ostatnio poszedłem, to wtedy... straciliśmy jednego gościa. Kontrolowanie tego jest trochę denerwujące. Ale na pewno zobaczyć, nie ma nic na dole. Myślę, że wykonuje... Ten robot wykonuje najgorszą pracę na świecie. Że nie macie dla mnie misji? Nie, zazwyczaj oni się podświetlają, kiedy mają tę misję. Okej, okay, mamy hamburgera. No tak. Hamburger, czyli to jest po prostu, że dostajemy... Dostajemy po prostu buławę jakąś. Jej! I możemy na nim... Możemy na nim jeździć. Zgaduję, że nie powinniśmy tam spadać. Czy jest
coś tu? Albo może musieliśmy tam spać. Coś chyba ewidentnie jest na dole. Pingwin. A! Zejdź ze mnie. No zejdźcie ze mnie. Potrzebuję znowu buławę. Nie. W sumie tutaj coś jest. Jest tutaj w sumie sporo rzeczy, tylko że teraz te pingwiny mnie ścigają. Dobra. Wynocha. O, życie. Dobra, póki możemy. Dobra, może się uda. Chciałem zejść na dół. O, właśnie, mówiłem. Okej, okay. Mamy wziąć alarm. I chyba wejść do... Te pingwiny nas ścigają! Zostaw mnie! Zostaw mnie przez siebie! Tamten spadł! Dobra. No masz się... O, wpadł. Okej. Okay. Dobra, to było nawet śmieszne, nie robię. Coś tutaj jest ważnego? Nie. To jest naprawdę coś zabawne, kiedy te pingwiny spadają. Okej, okay. To nie jest zabawne, że... Dobra, teraz już trochę lepiej się czuję z kontrolowaniem tego, ponieważ nieco bardziej wiem, jak to działa. Słyszę te pingwiny, że są w pobliżu! A nie, to była siatka! Zostawcie mnie! Okej. Okay. Aha, było zadanie, żeby zdjąć ze siebie cztery pingwiny, okej. Okay. Hey kid, clear that junk out the road. Kurde, to... Tamten dźwięk wydaje mi się, że coś ważnego jest, a to... Po prostu to jest checkpoint. Nie! Okej. Okay. Musimy posprzątać z... Tak. A, dobra. Chyba nam się nie udało. Nie możemy chyba wejść z powrotem na górę. Udało mi się, jak tu lecimy do góry, a... Później tak powoli. No nie wykonamy tego. Dobra. Chyba się nam nie uda. A, nie uda nam się. No, szkoda. Dobra, tej misji nie wykonamy. A tutaj? The bridge is blocked with junk. Dobra. W takim razie wykorzystajmy to. Boom! A, zapominam, że muszę to puścić, żeby to przeszło. W sumie mogliśmy to zrobić inaczej, ale okej. Okay. Coś tutaj jest na dole, ale... Tak jest. Ale możemy zrobić tak. Bum. No, powoli już się przyzwyczaiłem do tych mechanizmów. Ciągle zapominam, którym to wyskoczyć, ale chyba każdym przyciskiem można. Go, the losing... Okej. Okay. Dobra, szybko. Szybko. Chyba się nie udało. Zaraz, spróbujmy w takim razie... Zostawcie mnie! Spróbujmy w takim razie jeszcze raz, bo wcześniej to mnie złapało z zaskoczenia. Coś tutaj jest? A, tutaj była winda na to, ale okej. Okay. Ten mały. Okej. Okay. Możemy się zająć twoją misją, czy już się nie da? No, zostaw mnie. Okej, okay. Chyba już się nie da. No, te misje to naprawdę bym musiał zrobić poza nagrywkami, żeby coś było, ponieważ część tych misji jest... No, albo czasówka, albo naprawdę trudna do wykonania w określonych okolicznościach. Okej, okay, trochę tu. Brakuje nam dosłownie kilku centymetrów, żebyśmy tam się dostali. O, już.
Okej, no tutaj możemy to dać. Bierzemy. Wykorzystajmy w takim razie to przyspieszenie i zobaczmy, co możemy zrobić. Chcę się obracać, ale nie mogę. Macie ze swoje. Dobra. Tutaj była misja, żeby wylądować właśnie w tamte pingwiny, które były na samym końcu. Nie! O, ma się los. Chcę tak idealnie wylądować na górę tego. Ej! Ej, odsuńcie się. Jest! Udało się! Nice! Na szczęście to jest bardzo szczególne. Dobra, teraz mi się uda. Bum, bum, Y. Y. A, do góry. Zły obrót! Jak zacząłem go robić, to wtedy się zorientowałem, że był zły. Dobra. Ale to będzie koniec tego odcinka i tak. Więc moje żenujące popisy w tym odcinku zostaną zakończone. Dobra, bo z wami Trehol. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!